Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty Twojego odszkodowania. Lift Investment. Profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. Mini żużlowcy Lwiątek dzięki pomocy włókniarza pozyskali sponsora tytularnego. Została nim firma Bokar, która od lat związana jest z częstochowskim żużlem. W przeszłości wspierała Sławomira Drabika czy Emila Sajfutinowa. Zawsze od lat po prostu pasjonowałem się żużlem i właściwie od lat 70. jestem na stadionie, nawet wtedy, gdy była druga liga. Ta umowa to ważny krok na drodze do rozwoju żużlowego na Rybku. Od dzisiaj nasi młodzieżowcy będą startować pod hasłem Bokar Włókniarz Częstochowa. Ja bardzo dziękuję panu Krzysztofowi, właścicielowi firmy Bokar, za to, że oprócz wsparcia dla dużego żużla wspiera także tych najmłodszych. Bardzo duże wyzwanie przed nami, przed Sławkiem Drabikiem, przez panem Andrzejem Juczyńskim, z tego tytułu, że no, ostatnie lata jednak ten mini żużel w Częstochowie został mocno zaniedbany, no ale cóż, no, zrobimy wszystko, żeby odwrócić to. No i tego jakby efektem tak naprawdę to już jest licencja młodego Halkiewicza i młodego Cabana, także mamy już dwóch mini żużlowców licencjonowanych. Skąd decyzja o wsparciu mini żużlowców? A uważam, że czasami trzeba pomóc. Za szkolenie odpowiedzialny będzie człowiek legenda, Sławomir Drabik. Jakiś debiut już był w tym. Co prawda dwa treningi się odbyły, nie pierwszy raz jakby jestem w tym i to jest no w ogóle zupełnie co innego, bo to jest wiadomo jaka jest młodzież typowa, małpi gaj można powiedzieć, ale coś fajnego, ja lubię w ogóle z młodzieżą pracować, także zobaczymy jak to będzie się dalej rozwijać. Powinno być dobrze, bo do współpracy udało się namówić najbardziej zasłużonych dla częstochowskiego żużla. Udało mi się tutaj zjednoczyć siły w postaci trenera Marka Cieślaka i Sławomira Drabika, czyli kolokwialnie mówiąc dwóch ikon częstochowskiego żużla. I dla mnie to jest naprawdę wielka sprawa, że w tej chwili Włókniarz Częstochowa u boku ma tak porządnych dwóch rajderów, byłych rajderów, jak jest Marek Cieślak i Sławek Drabik. Marek się zajmuje dużym żużlem, Sławek małym, ale bardzo fajnie na przykład na ostatnim meczu Sławek był do dyspozycji trenera Cieślaka, pomagał chłopakom w parku maszyn i no tak powinno być. Widzimy jak to jest w Lesznie, w takich ośrodkach powiedzmy sobie tych, które reprezentują w tej chwili najwyższy poziom żużla w Polsce i fajnie, że w Częstochowie to samo się zaczyna dziać. Trzymamy kciuki za to, aby włókniarz miał jak najwięcej wychowanków.